Siemano wszystkim, witam was w kolejnym odcinku Power Zone, z tej strony Mister C. I tak jak głosowaliście w ankiecie, dzisiaj będziemy sobie budować coś z Buildcrafta. A będzie to mianowicie taka kopalnia podręczna, niepodręczna. Trochę roboty z tym będzie. Uuu, kolejny koń nam się plącze, jak miło. Czekaj, konik, jeszcze mardogonem, nawet zebra jest, o jak fajnie. Wracając do naszej kopalni, nazywa się Quarry. Ja wam pokażę, no, jak to wygląda jako blok. I tylko się właśnie zastanawiam, gdzie ja to cholerstwo będę mógł umieścić. Oh fuck. Pod jakim przyciskiem ja mam mapę? Pod X-em, okej. Okay. To mam tak średnio miejsca. Myślę, że w tamtym kierunku, tam gdzie teraz patrzę, czyli tam gdzieś za domem, będziemy musieli umieścić sobie właśnie naszą kopalnię. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za chwilkę. Czy my, tam jest na tyle miejsca. No mam nadzieję, że jest, bo jak nie, to będzie trochę lipa. I postanowiłem trochę zmienić system jednak nagrywania. Wiem, że wiele osób chciało, żebym jednak nagrywał pełny gameplay, ale widzę, że to się praktycznie nie sprawdza, ponieważ wiele osób zaczyna męczyć o to, że na tych filmikach nic się nie dzieje i tak dalej, i tak dalej. No i myślę, że tu może być dosyć ciekawie. Tu mamy taki płaski teren w miarę i to by fajnie wyglądało. Tutaj mamy jeszcze jakiś piaseczek. No chyba tutaj sobie umieścimy tą naszą kopalnię. Gdzieś się tam Adziu teleportował. Także tutaj będzie wszystko budowane. No i teraz będę robił, wracając do tych odcinków z powrotem, będę robił trochę dłuższe odcinki i będę też pokazywał coraz więcej rzeczy. Także jak dobrze pójdzie, może będą pojawiać się systematycznie dziennie, ale dopiero zobaczymy. A jak nie, no to wstępnie są ustalone według mnie poniedziałek, środa, piątek w godzinach gdzieś wieczornych. I mam nadzieję, że się to przyjmie. A jeszcze zanim zaczniemy wszystko budować, chciałbym was poinformować, że powstał ten Skype dla widzów. I mały regulamin przed tym, zanim go podam, że prosiłbym, żeby tam nie dzwonić. Do porozmawiania ze mną jest TeamSpeak, który podam oczywiście w opisie tutaj, ale też będzie znajdował się w opisie standardowo na kanale, także będziecie wiedzieć, że tam możecie ze mną porozmawiać i to się nam na pewno przyda, albo właśnie nie wszystko może się nam przydać więcej do rozmawiania, ponieważ na Skype'ie dzwoni do mnie bardzo dużo osób, co jest naprawdę uciążliwe i wiem, że wiele osób by chciało ze mną porozmawiać normalnie, ale nie zawsze się da. What the fuck, nie mam złota w ogóle? Oh my god. No to będziemy w dupie, jak miałem złota. Dobra, wracając do tego Skype'a. Boże, prawie wszystkiego nie mam. Co się cholera tu działo, jak mnie nie podbyło. Oh my god, gdzie ja to piatyknę. Można pytać o wszystko, tylko byle nie związane z seriami i tak dalej, bo to jest naprawdę uciążliwe. Dobra, mam na sobie jakieś rzeczy. Nie, no mam złoto, jest dobrze. Golden God, to mi się przyda. Dobra, tam nic więcej. Okej. Dobra, musiałem sprawdzić, wybaczcie. Można pytać o wszystko, jak tylko chcecie, ale zważajcie też na to, że pisze do mnie bardzo dużo osób i nie potrafię wszystkim naraz nagle odpisywać, bo czasem jest 60 wiadomości dziennie i wszyscy w jednej chwili chcą zapytać o coś i tak dalej, i tak dalej. Nie pytajcie o to, czy z kimś nagram, czy wyjdę na jakiś serwer, kiedy pojawią się odcinki, bo to jest naprawdę uciążliwe. Odcinki pojawiają się po prostu, jak mam czas je wrzucić, albo jeżeli internet mi na to pozwala, albo jeżeli coś mam w ogóle nagrane, bo czasami się zdarza, że nie mam nic. Także takie pytanie, kiedy coś będzie, jest uciążliwe. Co ja tu potrzebuję? Co ja tu mogę wrzucić w ogóle, żeby mi się to przerobiło? Coś zbędnego. Iron. Nie wiem, czy potrzebny tak bardzo. Okej. Dobra. Trochę tego tu będzie. Aha, czyli jedna sztabka. Nie no, muszę trochę więcej rzeczy sobie tu poprzerabiać, bo tak to nie będzie. To będzie straszna kupa. Coś, co tutaj zebrałem ostatnio. Zrobimy inaczej. Weźmiemy jeden diament. Albo może ze 3, jak się to przerabia, i wrzucimy sobie, tak będzie rozsądniej, tak i tak. Dobra, to na out
I tym sposobem mamy więcej, więcej, więcej golda. Dobra, także takie sztuczek już nie będę stosował. Po prostu potrzebuję na szybko tego golda, ponieważ będziemy musieli zrobić kogi, czyli koła zębate, które robi się bardzo, bardzo prosto. Potrzebujemy tylko trochę patyków i trochę drewna. To mam trochę drewna, także to przerobimy bez problemu. Nie potrzebujemy chyba tak wiele, bo pewnie, że nie. Dobra, to się nam przyda. 64, idealnie. I co potrzebujemy do tego? To potrzebujemy sobie rozłożyć w ten sposób. I wtedy powstaną nam koła zębate. I z tego będziemy potrzebować, jak się nie mylę, 3 żelazne. Ale żeby zrobić 3 żelazne koła, będziemy potrzebowali wcześniej kobla. I trochę więcej żelaza jednak. Iron. Okej, to się nam to przyda. Jak sobie leży. Wracając do tego. Kładziemy z powrotem te kogi. W zasadzie wszystkie mogę przerobić, ponieważ i tak będę je potrzebował, żeby przerabiać dalej, ponieważ to się przerabia po kolei. Raz, dwa, trzy. A, dobra, zróbmy wszystkie. I teraz 3 sztuki potrzebuję sobie odłożyć, czyli to odkładamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, potrzebne mi będą żelazne. Albo 3 żelazne potrzebowałem. 3 żelazne, tak. Dobra, to rozkładamy po 3 żelazne. 3 żelazne, następnie 2 diamentowe. Źle zrobiłem. Zanim zrobię diamentowe, to muszę sobie zrobić złote. Złote, tak, to jest podstawa. Boże, jak ta myszka dziwnie chodzi. O, teraz lepiej. What the fuck? Aha, stone. Fuck. Ale dzisiaj jestem zakręcony. Dobra. Tak. I teraz zamieniamy te. Potrzebujemy ich więcej zrobić. O, szlak. Dobra, czekajcie sekundkę, jeszcze te dwa. Bo to jest po prostu rzeź. Przepis jest dosyć trudny i taki uciążliwy, ponieważ jest strasznie drogi w zrobieniu. Tutaj 2 złote. No i w końcu mamy te złote. Jak się nie mylę. I musimy zrobić sobie jeszcze 2 diamentowe koła zębate. Oh my god. Znowu zapomniałem. Tak i tak. No. Musimy je wszystkie po kolei przerabiać. A to nie wiem, jakoś tak chciałem przyspieszyć ten proces tworzenia i jakoś tak to nie wyszło. No i jak mamy gotowe te dwa. Żeby tylko te koła zębate. Potrzebujemy trochę redstone'u, czyli w zasadzie pół staka powinno nam wystarczyć. Nie potrzebujemy tak wiele, to nam się przyda za chwileczkę. Jak się nie mylę, to układamy. Zapomniałbym najważniejszej rzeczy. Potrzebujemy sobie zrobić kilof diamentowy, bo to nam też będzie potrzebne. Tutaj. I kilof diamentowy, standardowy przepis. Wszyscy znamy. Kilof diamentowy dajemy na sam środek, po bokach to, następnie złote i jak się nie mylę żelazne, koła zębate i u góry. I w tym sposobem robimy sobie quarry, czy quarry, jak to tam woli? Quarry chyba. To nam będzie pozwalało na wykupywanie dużej ilości materiału właśnie z tego wszystkiego, co tam potrzebujemy. Co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy trochę patyków. Także tutaj sobie dorobimy ich więcej. W zasadzie 4 sztuki powinny nam wystarczyć w zupełności. Bo to będą nasze znaczniki gruntu, dzięki którym będziemy mogli zaznaczyć teren, gdzie możemy się spodziewać właśnie tej kopalni, gdzie ona się będzie znajdować. I jak nie mam, kurde, tutaj. Lepiej sobie mają? Niemożliwe. A jak nie będzie, to będzie dopiero kupa. Covalence dust, ok. Spoko. Czyżbym nie miał naprawdę lapisu? Bo będę wtedy... Będę w tyłku i to takim śmierdzącym. Chyba nie mam w ogóle. Niestety. A, jeszcze pisaliście, żebym zamienił sobie to, co mam teraz na sobie. Ponieważ jest to
Jest to kiepska zbroja, więc słucham waszych rad. Niech wam będzie. Dobra, to odkładamy. To nam nie będzie wcale potrzebne. Ale co będziemy potrzebować? Na pewno mój mieczek, ten latający i coś do kopania by nam się też przydało i coś do walki też by się nam przydało. Przy okazji złoty mieczek. Ale wcześniej pójdziemy sobie do łóżka i będziemy musieli odwiedzić jakąś ciemniejszą kopalnię, może jakiś kanion, gdzie znajdziemy po drodze. I znaleźć trochę lapisu. Gorzej jak będzie się to przeciągało, to będę musiał przyciąć lekko wideo, ponieważ nie będę chciał wam przedłużać nie wiadomo jak bardzo. Ponieważ to zajmie trochę czasu. Bo zanim zrobimy jeszcze tą kopalnię, znaczy ja już mogę w zasadzie wyznaczyć ten teren. Mogę wam pokazać na jakiej zasadzie to działa. Zaraz sobie to zrobimy. Piszę sobie coś jeszcze. No jak mieliśmy tamten teren. O tutaj. Możemy sobie postawić nasze query. I ona automatycznie nam wyznaczy teren, gdzie ta kopalnia ma się znajdować. W zasadzie nie jest złe miejsce, ale można zawsze zrobić większe. I nie wiem, czy się nam naprawdę opłaca. Ponieważ dosyć fajnie ta kopalnia wygląda. Nie jest znowu, że jakaś bycza. A dosyć fajnie wygląda. Jedyny minus tego, że mamy strasznie daleko tam wszystko. I będziemy musieli sobie podciągnąć tutaj jakieś zasilanie. Tylko cholera jasna, nie pamiętam, czym się zasilało. Truskawka, jak fajnie. Pozdrowienie dla truskawki od razu. Koleżanka też ma taki nick. Jak to się zasilało? Cholera jasna, będę musiał sobie zaraz przypomnieć, jak to się zasilało. To będzie strasznie w tyłku. Z tego co wiem, będzie można zasilać tę energią wiatrową, ale też chyba można combustion engine, czyli silnikami spalającymi. Zaraz sprawdzimy. Engine, combustion engine, steam engine, electrical. Sprawdźmy najpierw te może. I tu się nawet kogi przydadzą, bardzo ładnie. Trochę kobla, stone giry mamy i piston. Piston się robi bardzo łatwo. Żelazo i redstone, więc chyba wrócimy. No co jest? Czemu to nie lata? No. Od razu lepiej. Także użyłem w końcu tego zakichanego zefyra, tak jak chcieliście. To mi daj na chwilkę. Dobrze, ty to nam ładnie zbierasz, także to mi się przyda. Będę potrzebował to i no by cię wzięło. Albo może przerobimy wszystko, nie będę raczej nigdzie potrzebował. Tak. Boże, jak to się klika dziwnie. Tu i tu i... Będziemy musieli sobie zrobić chyba dwa takie. W zasadzie możemy od razu nawet, co by się później nie pieprzyć. Pyk, pyk, pyk. Bo jak ta myszka dziwnie chodzi, będę musiał do niej się bardziej przyzwyczaić jakoś tak. A, da się żyć. Dobra, co tam jeszcze potrzebowaliśmy na to? Stone giry. Mamy je oczywiście przy sobie. Jeszcze raz sprawdzę przepis. Szkła trochę potrzebujemy. Szkło gdzieś na pewno miałem. Tylko gdzie ono mogło być? Może tutaj gdzieś. Nie, to może tutaj się... O, pewnie, że się zaplątało. Szkło nie będziemy tak dużo potrzebować. Także możemy sobie zrobić wszystko na miejscu. To i jeden tutaj i gdzie nasze pistony są tutaj i trochę kobla do góry i oczywiście brakło, nie brakło mi kobla, bardzo ładnie i mamy dwa silniki i jak się nie mylę, one powinny nam w zupełności wystarczyć na początek, także nie sugerować się tym, że one wystarczą nam do końca samej rozgrywki, bo to jest raczej niemożliwe. Jak widzicie, tutaj będą potrzebowały jakiegoś zasilania. Holy shit, cała rodzina się tu wybrała. No pewnie, co tu jeszcze przyjdzie? Coś tu zabiłeś, bardzo ładnie, bardzo zdolnie. Będziemy potrzebowali zasilania. Jak wiadomo, węgiel jest najprostszym składnikiem do zasilania tego wszystkiego. Także na początek będziemy na pewno używać węgla, ponieważ to będzie dużo łatwiejsze.
Ale co, z czego nie mogę? Holy shit, przyciągam jakieś zwierzę. To będziemy używać właśnie tutaj. Tyk i tyk. Także węgiel możemy sobie włożyć. Ale zanim to zrobimy, musimy stąd poprowadzić sobie jakąś małą skrzynię. A wcześniej jakieś rurowanie, które się nam na pewno przyda. Także tu sobie zmontujemy to. Małą skrzyneczkę, która będzie nam bardzo, bardzo potrzebna. Ponieważ mała skrzyneczka. Możemy ją oczywiście położyć u góry tutaj i wtedy automatycznie nam będzie wszystko zbierało. Ale ja tego nie chcę robić, ponieważ chcę wam pokazać, jak jeszcze można stąd rzeczy transportować. Ale fajnie to dosyć wygląda. Chodźcież tutaj. Fajnie to dosyć wygląda i na pewno też by się wam przydało. Także będziemy potrzebowali... What the fuck? Transport pipe. Będziemy potrzebowali rury. Wooden transport pipe, czyli ta, która zasysa rzeczy. Oraz będziemy potrzebowali cobblestone transport pipe. I się robi bardzo łatwo, widzicie, tylko trochę szkła, ewentualnie drewno, czy też zwykły stone, później żelazo, golden i tak dalej, i tak dalej. To są naprawdę bardzo fajne rury. Jak widzicie, tutaj mamy dystrybucyjną rurę, rounded, tej nie znam, what the fuck. Dobra, do tych dalszych przejdziemy na pewno kiedyś tam. Ale co będziemy potrzebowali? Tą rurę podepniemy tutaj u góry, ponieważ stąd będą wypadać rzeczy i one będą musiały iść tędy górą, tutaj właśnie, do naszej skrzyneczki. Także rozłożymy sobie na pół, nie wiem ile tych rur tutaj wyjdzie. Trochę wyjdzie, także myślę, że spokojnie drewniane możemy sobie zrobić. Przydałby się trochę więcej kobla. No co jest z tym lataniem, cholera jasna, przecież nigdy nie było z tym problemu, a nagle nie mogę latać na mieczu. Dobra, kobla się nam bardzo ładnie dużo uzbierało, także spokojnie możemy wrzucić sobie z powrotem nasz diamencik, niech się tam przerabia. To się nam przyda na pewno kiedyś w przyszłości. Jak nie teraz, to na pewno przyszłościowo będzie nam bardzo przydatne. No, przeciągam jakieś pierdoły. No. Okej, okay, spoko, niech działa. Ale niepotrzebnie zrobiłem tyle tych drewnianych. One może kiedyś mi się tam przydadzą. Dobra, 3. I wystarczy w zupełności. Mamy 24 rury. Je się bardzo łatwo kładzie. O Boże. Cholera jasna. Będziemy musieli trochę wyżej je położyć. Jak widzicie, bardzo łatwo można się tu pierdyknąć z nimi. I mam nadzieję, że one powinny działać bez problemu, ponieważ niektóre rury wymagają, o jak widzicie, żeby tutaj znajdowała się drewniana rura. Chyba tak trzeba będzie zrobić, że jedną drewnianą się tu położy. Aczkolwiek zobaczymy za chwilkę, ponieważ jeszcze musimy zrobić dwie wajchy do załączania tego. Można oczywiście dać chyba zwykły redstone też będzie nam tu zasilać. Ale jak widzicie, nasze query zaczęło pracować. I tutaj lata sobie mały laserek, który ustawia nam całą tą ramę. I ona, gdy się zapełni do końca, zacznie pojawiać się ramię, które będzie zasysało nam po prostu wszystko z tej oto, nie wiem jak to nazwać, z tego blueprintu może, z tego szkicu. I będzie zasysał do samego bedrocka. Także wszystko, co tam będzie, trafi z powrotem do tej skrzyni. Przydałoby mi się pewnie trochę więcej drewna. Co może dziobniemy gdzieś jakieś na szybko. To jest też ładne drewno. Szlak. Nie wziąłem siekiery. No pewnie, że nie. To nic, potrzebujemy raptem kilka kawałeczków, żeby zrobić jeszcze jedną skrzyneczkę. Ponieważ tamta się raczej na pewno szybko zapełni. A przyszłościowo na pewno będziemy chcieli sobie zrobić jakiś magazyn taki naprawdę duży, który będzie nam zbierał to wszystko, będzie nam sortował. Ale to oczywiście będzie na późniejsze odcinki, bo w jednym raczej byśmy się z tym wszystkim nie wyrobili. Także dostawiamy jeszcze tutaj jedną skrzynię. I wszystko, tak jak mówiłem, co ma tutaj być, to trafi do końca. No teraz może tylko polećmy trochę. Ale coś jest z tym lataniem nie tak, ponieważ...
Nie wiem, co się dzieje. Dobra, nieważne. No jest to trochę szybsze, ale no nie jest to rewelacja. Nie tego się spodziewałem. Ponieważ z tego, co pamiętam, w Xboxie przecież normalnie sobie tego używałem i nic się nie działo. Takiego strasznego. Mogłem sobie na tym latać, ile mi się żywnie podobało. No i trudno się mówi. Jak widzicie, dosyć szybko się to wszystko ładnie przemieszcza. To też są swego rodzaju rury. Tylko właśnie takie, po których przez które nic nie możemy transportować. Bardzo fajna sprawa. No szkoda, że wam nie mogłem pokazać, na jakiej zasadzie działa właśnie wyznaczanie tego terenu tutaj. Ale jak się domyślacie, musimy wyznaczyć cztery rogi, czyli te dolne rogi. Wyznaczamy za pomocą tych niebieskich pochodni. No, znaczy one dopiero by były niebieskie. Właśnie z czerwonej pochodni przerabia się, wystarczy dać lapis do góry. I bardzo fajnie to wygląda. Kolejny przepis zajebisty. A jak widzicie, nasze ramię zaczęło już pracować. Ono zbiera wszystko, nawet i obsydian, także bardzo wygodna sprawa. I to wszystko się nam tutaj transportuje. No, myślałem, że będzie potrzebne, ale jednak nie jest nic więcej potrzebne. Można zamontować inne rury, na przykład stone'owe. Będzie to wtedy szybciej transportowało, ale myślę, że przy tak małej kopalni raczej nie będzie tak bardzo potrzebne. Jak widzicie, nawet gdy znajduję się blisko, to ja nie mogę zastać tych rzeczy. Ale one wszystkie sobie tutaj będą trafiać. I naprawdę wygodna sprawa, jeżeli chcemy zbierać czegoś więcej, a to nam się przyda. Gdy będziemy na przykład pracować przy tym crafcie, bądź przy jakichś innych modach, gdzie będziemy potrzebować dużo rzeczy, żeby coś poprzerabiać i tak dalej, czy coś tam innego zorganizować. A ja jeszcze na zakończenie dzisiaj chciałem sobie zrobić jedno małe, zmyślne urządzonko, które robimy z trzech rzeczy. Znaczy, wróć. O Boże. Tego trzy sztuki. Tego potrzebujemy dwie. Jak się nie mylę, dobra, weźmiemy 3. I potrzebujemy trochę ritz. Nie to. Szlak? Nie mam? Dawak. Niemożliwe. No way. Zaraz sprawdzimy. Enchanting table. Tego dawno nie robiłem. Chyba w żadnej serii. A to się robi przecież z papieru. Nie mówcie, że nie mam. No niemożliwe, żebym nie miał, kurde, trzciny. Nie no, może w której jednak skrzyni jest schowana. No, jest. Zajebiście. Bardzo zajebiście. Dobra. Robimy to na zakończenie. Ponieważ potrzebujemy trochę rzeczy. Czyli jedną książkę. I teraz, jak się nie mylę... Ja tak cztery sztuki potrzebowałem, cholera jasna. O czym ja dzisiaj myślę, to ja już naprawdę nie wiem. Tak i tak. I książka u góry. Ale chwila, co mi się tu zrobiło? A, to są skosy. Do tego kiedyś też dojdziemy. I kiedyś wam to może pokażę. Tylko, że na razie chcieliście właśnie build crafta zobaczyć, na jakiej zasadzie to będzie działo. Także na razie na podstawach jedziemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Ja już mam jakiś plan, co tu mniej więcej pokazywać. No, póki co na razie enchanting table damy sobie w tym miejscu. Zobaczymy, jak tam będzie zbierało wszystkie rzeczy. Powinien dosyć ładnie zbierać. Ale jak widzicie, mogę sobie podciągać, co chcę, na jaką wydajność. I od razu pokazuje mi, jaki level bym chciał danej rzeczy. 71 na drugi. Boże. Ale w zasadzie na upartego... Nie będę marnował. Zrobię sobie nowy kill-off. Postaram się pozbierać jeszcze trochę więcej ekstra, bo tych mobów się tu trochę zdarza i trafia. Także myślę, że wszystko w swoim czasie. Ale jeszcze na zakończenie. Dzisiaj... A raczej... Boże! Nie! Tych. Bo fuck that shit. Co za suka wredna. No, ważne, skrzyni nie zniszczył, to już jest plus. A więc to się odbuduje. Trzeba będzie w końcu się przenieść chyba na jakieś drzewo mieszkać, bo kurde, widzę, że pojawia się coraz większe dziadostwo. Na zakończenie, wczoraj. W niedzielę na Facebooku pojawiała się ankieta, co byście sądzili o mini konkursie,
na temat Halloween, ponieważ zbliża się już niebawem, praktycznie za rok będzie. Jak to miałem zrobione tutaj, cholera jasna. No ile mi zniszczył, nie, ten frutny kupi. Żebyście zaprojektowali malutki domek wiedźmy. Jeżeli wam się spodoba ten pomysł, to jak najbardziej możecie podsyłać do mnie te wszystkie projekty, czy jak to tam chcecie. Całe drewno też poszło. Podsyłać projekty na adres mister.youtube@prokonto.pl. Jeszcze podam go w opisie tego filmu, żebyście jednak nie zapomnieli. Zaprojektować domek wiedźmy, typowo halloweenowy. To będzie taki mini konkurs. Dwie najlepsze prace będziecie wy wybierać na Facebooku i dwie najlepsze prace tych osób zaproszę je do przejścia mapki Adventure bądź Escape. Jeszcze nie wiem co to będzie, jeszcze mapy nie mam, także to wszystko się na pewno pomyśli i chyba tyle. Mam Escape'a dostępnego, nie pamiętam czemu mówiłem na początku odcinku, także Escape jest dostępny dla widzów. Nie podałem chyba niku, także teraz podaję na samo zakończenie Toaster C. Tak, to jest mój oficjalny Escape dla widzów, tam możecie ze mną porozmawiać, w sensie popisać, a do rozmów używam TeamSpeak'a, także adres też znajdziecie w opisie. I to chyba tyle na zakończenie, mam nadzieję, że kopalnia mini elektryczna, nieelektryczna się wam spodobała i ją będziemy rozwijać w kolejnych odcinkach i kurde, trzeba będzie to zabudować do końca. No nic, trudno się mówi. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku, żegnam się z wami, bye bye!